Witajcie, moi mili! Witajcie, moi mili! 18 marca 2017 rok. Wybieram się właśnie na targowisko, na ryneczek, do Dortmundu z zamiarem przejrzenia targowiska, jakiegoś stoiska ze sprzętem wędkarskim. Mam nadzieję, że coś takiego tam będzie istniało. Kiedyś widziałem, ale nie przywiązywałem zbytniej uwagi, a że po ostatnim wędkowaniu trochę powyrywałem, to trzeba było parę przynętów dokupić. Moi mili, w ostatnim materiale zrobiłem wpis, dopiskę pod materiałem, że muszę zmienić profil. I tak też w dniu dzisiejszym będę chciał postanowić. Otworzyłem właśnie nową stronę z nagłówkiem Życie za granicą. Życie za granicą. Jeżeli ktoś będzie chciał, ma życzenie przyjść, posłuchać, zobaczyć, czym się tutaj dzielę, jak się żyje, nie tylko ja, bo zapraszam do mojej strony, jak i do publikacji na mojej stronie osoby, które chcą się podzielić swoim życiem za granicą. I niekoniecznie za granicą jest coś poza granicami Polski. Ja będąc teraz w Niemczech, musiałbym wyjechać za granicę Niemiec, żeby być w Polsce. Tak samo, jeżeli ktoś z Polski w Polsce ma chęć się czymś podzielić, czymś miłym, sympatycznym, bo myślę, że inaczej nie będzie, że będzie ta strona nam pokazywała coś zabawnego, przyjemnego, z życia wziętego, zabawę, uśmiech. Nie będziemy się pogrążać. Kiedy trzeba będzie pokazać prawdę, pokażemy prawdę. Pokażemy prawdę i tak to właśnie ma wyglądać. Tak ta stronka będzie dedykowana ku temu. Nie każdy, kto ma ochotę się podzielić, będąc tutaj, będąc w Polsce, będąc gdziekolwiek, podzielić się swoim życiem, jak mu się wiedzie, jak się powodzi, czy się też nie powodzi. Proszę bardzo, zapraszam, bardzo chętnie opublikuję, a ten pan czy pani tam skoro się rozpędzić nie może, czy co? O, poszło, znalazł się bieg. Znalazł się bieg. Jak to ja powiedziałem, życie za granicą. Tak, dokładnie. Życie za granicą. Pogoda jest jak jest. Ale nie poddamy się. Jutro jadę. Nie mam kurtki deszczowej, nie mam konkretnego sprzętu. Mam tą, co ostatnio byłem na Venlo, ale ona szybko nasiąknie jak Tampax i pójdę na dno. I to będzie może niebezpieczne. Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Jutro ma troszeczkę mniej padać. Jeżeli nie wiem, co nazwać mniej, bo spoglądałem na pogodę. Na okolice łowiska. 40% opadów. W chwili obecnej niby 60%. To może jeszcze do wieczora będzie na jutro 20%. Bardzo bym się cieszył. Bardzo bym był zadowolony. Jedziemy na ryneczek kupić kilka rybeczek. Niech rybki w rzece się radują i z Adamem jego wędką na brzegu lądują. On
Ja wiem o co chodzi. Już może lepiej, że będę śpiewał. Tak, to jest zrozumiałe. Oczywiście. Wilgotność powietrza nie pozwala mi użyć tych moich wspaniałych dźwięków, jakże cudownych, żeby wykonać to jak profesjonalista. Dziękuję, jesteście wyrozumiali. Po prostu nic innego. Problem z wilgotnością w powietrzu. 80% wilgotności. Co się dziwić? Struny głosowe zawilgotniały. Obwiesiły się jak kiełbasa na haku i po prostu nawet nie można pociągnąć. Słyszycie to? Cóż tutaj więcej dodać? 3,2. I zaraz Adam na targowisku będzie sobie tam. Podlecimy, zobaczymy. Boję się tylko, że nie mają tych przylet, co chcę. A może się mylą? Któż to wie? Zobaczymy za chwilę. Życie za granicą. Życie za granicą. Tak, to właśnie będzie to. Życie za granicą. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Jak w prawo? Coś mnie tutaj chyba kręcisz, kobieto. A nie wiem zresztą. Trydelmarkt. Jest. Samstag, Uniwersytet. Dobra, Dortmund. To ja może pójdę na uniwersytecie, powykładam troszeczkę. Moi mili, dlaczego zdecydowałem się na taki ruch, żeby założyć coś takiego, założyć stronkę o innej nazwie? Myślę, że to jest zrozumiałe. Otwierając stronę, Rafał otwierał stronę na Facebooku, a było to już trochę czasu temu. Zatytułował Zakółkiem 40-tonowca. Adam Zakółkiem 40-tonowca. Jestem nadal Zakółkiem 40-tonowca. Tylko jestem w takiej sytuacji i w takiej pracy, że nie mogę nic opublikować. I nie chciałbym po prostu na tej stronie, a widzę to, nie jestem ślepy. Nie chciałbym na tej stronie zaśmiecać swoimi jakimiś tam sprawami, gotowaniem, pokazywaniem, jak jadę nad wodę, jak jadę wędkować, jak odpoczywam, jak się relaksuję. Myślę, że jest to dla was wszystkich zrozumiałe. Jeżeli ktoś z sympatii, ze znajomości będzie chciał zawitać na moją tutaj stronkę, to zapraszam z całego serca. Gdzie to targowisko jest? Tutaj. A czemu ja tu jadę? Ajajajaj, Adaś. No weź tam teraz tu, chłopcze, jakoś pirueta zrób. Bo tu jest po drugiej stronie targowisko. A miałeś miejsce na... Miałeś, chłopcze, miejsce na parkowanie tam. Nie mam dużo ludzi, no to dobrze, przejedziemy. Wiem, że się cofnę tutaj z powrotem. Zapraszam. Jeżeli macie tylko ochotę, to zapraszam z całego serca do polubienia stronki, do przyjścia na Facebook. Tutaj będę wstawiał wszystko, co jest związane z moim życiem, co będę miał ochotę opublikować poza moimi prywatnymi sprawami związanymi z rodziną i ze stroną, którą chcę po prostu zostawić dla siebie jako stronę prywatną. Dziękuję z całego serca za zrozumienie. Fajnie, że ktoś w ogóle ma ochotę wskoczyć tutaj do mnie. Nie wiem, co tutaj ten robi, cofa chyba. Dobra, ten.
wyjeżdżam, jedziemy. I tu mamy miejsce. Za takie rzeczy się nie dziękuję. Ja pamiętam, jak od pierwszej osoby rozpoczynaliśmy naszą przygodę. Adam za kółkiem, 40-tonowca, zrobiło się nas aż w tylu. Może po prostu, nie wiem, może mi się uda was czymś zainteresować. Nie tylko w związku z samochodówką, z trasami. Będę po prostu nadal taki sam i zaraz będę płakał, bo coś mi wpadło w oko. Lecimy na targowisko. Leciałem targowisko i czuję się jak San Francisco. Dużo wszystkiego, ale nie ma tego, czego ja szukam. Idę jeszcze na drugą stronę, ale tam są chyba same starocie. I tak jak mówiłem, tak też się stało. Przyjechałem sobie pospacerować. Oni tutaj nie mają takiego zapędu do wędkarstwa, jakby się wydawało. A tutaj przeważnie teraz wszystko to jest zajęte w niedzielę. W niedzielę jest full, po prostu full. No to targowisko się zdarza, taki punkt, że ze sprzętem wędkarskim stali. No niestety liczyłem na coś. I się przeliczyłem. Jeszcze zobaczymy tutaj, może przypadkiem się gdzieś zgubili. A może za wcześnie ja dzisiaj jestem, nie mam pojęcia. Staram się szybko to obejść. Szybko coś znaleźć. I oby, może coś tutaj wynajdę. Zobaczymy. W trybie natychmiastowym targowisko obskoczyłem. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia życzę. I idę sobie z powrotem do samochodu. Nie ma tego, czego bym chciał. Tak myślałem i się wcale zbytnio nie rozczarowałem. Jedziemy do sklepu wędkarskiego. Tam na pewno dostanę te przynęty. Bo jest mi to wiadome, bo tam też właśnie zakupiłem ostatnie, a tutaj no idę z kamerką w dłoni. Kolega jakiś tam przyciemnianej karnacji do mnie mówi, co to jest? Nawet kamera. Tylko ja tą kamerę po prostu sobie trzymałem, nie nagrywając, ale już go zainteresowało, co ja nie w dłoni, co ja niosę w dłoni. Co? Po prawej wystawa. No wystawa. Nasza flaga powiewała. Bez dziwnych pytań. Co masz na myśli nasza flaga? No. Jaka? No nasza. Do sklepu 6 km. Do sklepu, do którego teraz jedziemy. Z dniem ostatniego marca. I z dniem 1 kwietnia. Ma być promocja. Jeżeli ktoś tutaj jest, gdzieś usłyszy z okolic, jakieś mają być promocje, zniżki. Mogą się trafić fajne, super jakieś oferty, jak ktoś jest zainteresowany. Jak byłem ostatnio, to tam gościu mi powiedział, że z końcem marca
będzie fajna oferta na sprzęt, wyprzedaż po prostu. Jeżeli ktoś będzie, mówię, bliziutko, a jest zainteresowany takimi rzeczami, takimi sprawami, no to nic więcej, tylko po prostu się tutaj udać na zakupy. A tutaj mamy właśnie ten sklep po prawej stronie Angelusa. I tutaj właśnie w tym sklepie będą promocje. Wędkarzy się najechało przy sobocie. Ale ja tutaj sobie znajdę tym malutkim autem parking. A, nie ma tak źle, nie jest tak źle. Miejsca jeszcze dużo jest. O. Dobrze. Idę więc nacieszyć swoje ślipia. Do usłyszenia później. Moi mili, zapraszam do przeskoczenia tych, którzy chcą pooglądać moje życie za granicą. Interesuje ich mój wolny czas, jak spędzam. Różne ciekawostki, może moi znajomi, którzy coś opublikują na tej stronie, to zapraszam z całego serca do lubienia, do polubienia, do przejścia na tą stronkę. Życie za granicą. Nie będzie to Adam za kółkiem 40-tonowca. Tamta strona sobie po prostu będzie, ale wszystko, co już będę wstawiał, to będę wstawiał na publicznej wiadomości dla zainteresowanych na tej stronie, co powiedziałem. Zapraszam jeszcze raz z całego serca. Pozdrawiam.